Hej, 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 dzień dobry, witam Was w piąteczek w kolejnym vlogu urodzinowym. Mam nadzieję, że ta seria jest interesująca i że Wam się podoba. Słuchajcie, jest piątek, ja właśnie dość wcześnie się dzisiaj obudziłam, bo też w miarę byłam zmęczona już wczoraj. Takie intensywne dni i tyle emocji, że padłam, słuchajcie, jak mucha, poszłam spać. Gdzie jeszcze myślałam, że jak wrócę z kolacji, to będę edytować vloga i go jeszcze wrzucę dzisiaj, ale nie, ale obudziłam się za to wcześniej i poświęciłam sobie teraz ponad godzinę czasu właśnie na edycję tego vloga i właśnie się zapisuję, więc wrzucam go jeszcze dzisiaj, żebyście mieli. I słuchajcie, dzisiaj jest piątek, no i dzisiaj, no typowo już dzień przed imprezą, będę musiała zrobić parę rzeczy, między innymi na pewno fejtan, bo tak w życiu nie pójdę po prostu. Ja się bardzo źle czuję, taka blada, bardzo się źle czuję, naprawdę. Będę musiała umyć też dzisiaj włoski. Będę musiała jeszcze, wiecie, posprzątać porządnie ten living room, w ogóle odświeżyć mieszkanie całe, chociaż było sprzątane generalnie w... kiedy? W piątek generalne było sprzątanie, ale jeszcze raz dzisiaj posprzątam, też tak w miarę generalnie. Bo wiadomo, że tam na co dzień się ogarnia, ale mówię tak, żeby było ten, włosy jeszcze delikatne fale się trzymają. No i dzisiaj mówię, dzisiaj jedziemy na zakupy, właśnie się wybieram, słuchajcie, ubrałam się, jadę do miasta na zakupy, jadę do polskiego sklepu, no i będę szukać też rzeczy jakby w opakowaniu, które są niebieskie. Niebieskie opakowanie, wiadomo, że może nie kupię na przykład, nie wiem, niebieskiego popcornu, ale po prostu chodzi mi o opakowania, także przejdę się, pójdę do Key Maxa, pójdę do polskiego sklepu, pójdę do marketów, supermarketów, ale może najpierw pójdę do Tesco, dlatego że w Tesco mam voucher i wiecie, jakby mogłabym tam kupić tak naprawdę najwięcej. Także najpierw idę do Tesco i jak wrócę, to pokażę Wam, czy coś kupiłam i co kupiłam. Ale i tak, tak czy siak będziemy musieli iść do miasta. No, także zapraszam na dzisiejszego vloga. Dobra, kochani, wróciłam z Tesco. Miałam voucherów 10 funtów, więc zaoszczędziłam naprawdę fajnie. Nie kupiłam wszystkiego tego, co chciałam, dlatego że jadę jeszcze na miasto. I co prawda było dużo rzeczy, które mogłabym kupić, ale wiem, że są jeszcze inne sklepy, które chciałabym zahaczyć i po prostu zobaczyć, może porównać ceny i tak dalej. Mam cały dzień, nie ma co się śpieszyć, także spoko. Nie wszystko oczywiście kupiłam w niebieskim kolorze, znaczy się z opakowania, dlatego że będzie... Ja chcę zrobić, wiecie jak? Nie wiem, czy kojarzycie, będziemy to wszystko robić później. Mam taką skrzyneczkę srebrną, będę chciała, żeby ona była otwarta i tam będą tylko i wyłącznie niebieskie produkty. Natomiast będzie druga jakby oddzielna tacka, na której będą wyłożone tak luzem rzeczy do jedzenia, typu wiecie, jakieś tam właśnie przekąski i tak dalej, i tak dalej. I właśnie z tych przekąsek, to do tych przekąsek kupiłam krakersy między innymi. Kupiłam oczywiście miętę, bo do drinków, cytrynkę mam, także będzie ta raspberry blue, wódka blue z miętą i z cytrynkami. Kupiłam też na przekąski takie pomidorki nadziewane serem feta, jak również oliwki czarne i zielone też z serem feta. Najpierw Wam pokażę z tych nie niebieskich. Kupiłam też takie, takie paluchy chlebowe, różne. Oczywiście jakieś salami, tak wiecie, żeby położyć sobie na krakersa. Ser wędzony. Zawsze go kupuję i on tak naprawdę najszybciej schodzi. Na razie to tyle, to jeszcze nie będzie wszystko, wiadomo, jeszcze muszę wiele dokupić. Ale póki co tyle kupiłam. Z niebieskich rzeczy natomiast kupiłam tak, opakowanie. Popcorn niebieski,
M&M'sy. W ogóle jest bardzo dużo słodyczy w niebieskim opakowaniu, ale słodycze nigdy nie idą na imprezie, przynajmniej u mnie. Raczej idą te takie słone rzeczy, więc ze słodkości będzie to i ewentualnie jeszcze żel kupię. Także M&M'sy. Kupiłam sery takie. Kupiłam orzeszki ziemne, solone. I kupiłam takie wafle ryżowe salt vinegar. No, także póki co to jest tyle. Na razie to wszystko tak pakuję. Chowam to do lodówki. Aha, i jeszcze z niebieskich rzeczy kokosowa woda. No, dobra kochani, to ja lecę na miasto, zobaczymy co tam jest i wracam z Holem. Jestem z powrotem. Wow, zeszło mi się. Nie wiem, o której pojechałam. Chyba ze 3 godziny, słuchajcie, byłam na tym mieście. Od sklepu do sklepu. Słuchajcie, 7,5 tysiąca kroków zrobiłam. Więc prawie dzienne zapotrzebowanie. Wezmę Sisulkę też zaraz na spacer. Słuchajcie, pokażę wam, co kupiłam. A więc... Tak. Paluszki. Niebieskie opakowanie. Słone. Zagrycha, kabanoski. Do lodówki. Oczywiście lód do budeczki. Kupiłam Red Bulle Light. To znaczy no, sugar free. Byłam w takim, mamy taki amerykański sklep ze słodyczami. I tam można też na wagę kupować żelki. I kupiłam taki słoiczek niebieskich żelek. Miks, po prostu miks totalny. To mamy to. Kupiłam też tam takie żelki. Takie kwaśne, takie rolowane. Też do niebieskiego, to wszystko trafia. Kupiłam coś takiego. To są chyba gumy też takie kwaśne, niebieskie. Dwa takie, nie wiem co to jest. Aha, też kwaśne gumy, takie długie. Mam nadzieję, że to dziewczyny będą jeść. I w tym sklepie cztery lizaki. Mówię, tak słodyczy za bardzo nikt nie je, ale wzięłam. O smaku malinowym, tak samo jak wódka. Ty, a może ja je do wódki powinnam dać? Nie, dobra, nie. Nie będę kombinować. Także to. Dobra, mogę już. Cześć, kochanie, też się stęskniłam. W polskim sklepie kupiłam lejsy fromage niebieskie, crunch chips solone. Aha, i jeszcze wzięłam ten miks wódka blue. Także to. No, nazbierało się trochę tego niebieskiego, wam powiem. Dalej, byłam w Aldim, bo musiałam kupić też Sisi jedzonko, czyli ryż i wołowinę je wzięłam. Mamy dalej blueberry. Blueberry to są te jagody, nie? No, takie borówki niebieskie. Oprócz tego wzięłam, co prawda jest to smak mango, ale opakowanie, puszki są niebieskie. Rubicon to jest bardzo, oni bardzo dobre mają soki. I to są puszki takie gazowane. Oczywiście dla Sisi snaczka, mamusia coś ci kupiła. Wzięłam, słuchajcie, kolor do jedzenia. Tak myślałam właśnie, żeby zabarwić wodę albo Schweppesa, bo kupiłam też Schweppesa Slimline z niebieską etykietą. Kupiłam też takie dwa, nie wiem co to jest, nigdy tego nie piłam. Candy Can Bubblegum Drink Zero Sugar. Takie dwa. Także tych mikserów do wódki trochę jest, do wyboru, do koloru. Kto na co będzie miał ochotę, to sobie weźmie. I ostatni mikser, tak, ostatni mikser to taka lemoniada niebieska.
Także słuchajcie, bardzo dużo jest tych niebieskich rzeczy. Jestem mega happy, że udało mi się aż tyle tego wszystkiego kupić. No i co? Ja to teraz rozkładam. Będę się wybierać na spacerek za niedługo z Sisuleczką. Jak wrócę, to będziemy układać te niebieskie rzeczy w tam, gdzie wam mówiłam. Okej, widzicie, mam właśnie taką skrzynkę i chcę ją zapełnić tymi niebieskimi produktami. Zobaczymy, jak, ile się tu w ogóle zmieści. W ogóle też myślałam, żebym może trochę wyścielić tym tiulem. W sumie to nie jest to pełne, więc pomyślałam, że jednak niebieski napój musi być. Damy to. Damy to. Nie widzi mi się to. Nie, myślę, że tak. Te lizaki. By się jeszcze coś przydało, takiego płaskiego. Ale ja wiem, co ja tutaj mogę dać. No idea! Nie wiem. Może Red Bulla dodam? O! Już lepiej. No i chyba tak starczy, wiecie? Tak to będzie wyglądało. No, myślę, że spoko. No, podoba mi się. No i to sobie tak będzie stało. Kto będzie chciał, to sobie po prostu będzie brał na talerzyk rzeczy. Oczywiście później to się otworzy. I myślę, że tak będzie ok. Ale póki co, wiecie co, ja chowam to do lodówki, żeby schłodzić i jutro typowo przed imprezą to dam na stół. No, ale myślę, że tak nawet się to spoko prezentuje, nie? Co, rozłożymy to zabezpieczenie na stół, które można szybko, sprawnie umyć. Tą a la ceratę. Zobaczymy, jak to w ogóle wygląda. Trochę jest to pognieciona. Nie wiem, czy mi się to podoba. Nie jestem przekonana. Kurczę, żeby to było, żeby to nie było pognieciona, to by było ok. Co myślicie? Kurde, no nie wiem.
Nie wiem, co zrobić. Czy zostawić, czy nie. Mówię, bo później byłoby mi o wiele łatwiej to po prostu tylko zwinąć po imprezie i wywalić, nie? Tak bardziej praktycznie myślę pod tym kątem, niż wiecie, niż później szorowanie i tak dalej. Kurde. I don't know. Dobra, na razie tak to zostawię. Jeżeli się nie przyzwyczaję do tego, to jutro zdejmę. Te boksy spoko wyszły, powiem wam. Te balony muszę napompować. Ja się tak balonów boję, Jezu. Dobra, spróbuję napompować. Ale jak ja zawiążę tymi szponami? Wy mi powiedzcie. Nie dość, że mam jakąś fobię balonową, to jeszcze, jeszcze nie będę mogła zawiązać. Nice. W ogóle Marta mi pożyczyła taką pompkę do balonów. O. Co to, sisunia? Zobaczymy, jak działa. Bo boję się mieć po prostu balona przy twarzy. Dobra, spróbujemy. Pompuje się. To chyba dobrze by było nogą naciskać, to by mi było łatwiej. Schodzi to powietrze. Boże. Nie, tą gumkę muszę ściągnąć. Wezmę innego, bo to jest z konfetti, dlatego to jest takie zabezpieczone, żeby to konfetti nie wyleciało. Dobra. Jezu, wyrwałam. Ja to jestem po prostu udana, nie? Jeszcze jej zniszczę tą pompkę. Ale to nie pompuje dobrze, słuchajcie. Wychodzi to powietrze. To się nie nadaje. Niestety, ja nie umiem korzystać z takich rzeczy. Dobra, spróbuję pompować. Jezu, boję się. Dlaczego ja mam fobię przed balonem? To jest chore. Dlaczego ja się boję balonów? Nie napompuję więcej. Chyba. Dobra. Tak. Więcej już nie napompuję. Nie ma szans. Dobra. I teraz postaram się to zawiązać. Idzie pomału, ale idzie, słuchajcie. Ten jest chyba trochę większy. Wykorzystuję też tego tiulu trochę. W środku tak biorę go gumeczką. Biorę klej B7000. Daję tutaj na środek trochę. Przyklejam białą różyczkę. Dałam radę. Dałam jakoś, słuchajcie, radę. Fajnie to wygląda. Bardzo mi się to podoba. Bardzo, ale to bardzo mi się to podoba. Mamy tulipany, mamy trochę tego tiulu. Baloniki. A widziałam to, wiecie co? U mojej koleżanki na baby showerze. Na baby shower. I bardzo mi się to spodobało. Także bardzo tanim kosztem. To jest tak tanie, słuchajcie. Te boksy są tak tanie, że na jakąkolwiek okazję ja wam polecam. To jest mega. Zarąbiście się to prezentuje, powiem wam szczerze. Nie wiem, czy ten balon nie dam tutaj bliżej, o. No. No i zostało jeszcze trochę balonów. Zobaczę, czy powietrze nie zejdzie do jutra.
Mam nadzieję, że nie. No i... I póki co, to będzie tyle. O, kochani, właśnie usiadłam. Powiem wam, że jestem zmęczona, bo tak naprawdę od rana latam. I w ogóle ten tydzień był taki, tak naprawdę wszystko w biegu i dużo myślenia i tak dalej. Usiadłam i będę robić pazy na stopach. Plan jest taki, żeby był czarny kolor. Będę używała pierwszy raz ten żel z W7, którego trzeba utwardzać w lampie. I słuchajcie tak, Marta mi dała tutaj jakieś rzeczy, że zaraz zobaczymy. Ale jak mnie nie było, to przyszedł mi też pyłek. Ten niebieski, taki a la chrom. Więc zobaczę, co będzie najlepiej wyglądało. Może dam ten chrom i te flejki, ten flejki, taki brokat, co Marta mi dała. O, która to godzina już jest? Czekajcie, zaraz wam powiem. Ła. Godzina 5, a ja jeszcze fake tana nie nałożyłam. 11 tysięcy kroków już zrobiłam, słuchajcie. Spacerując nawet po domu, nadrobiłam. Jeszcze praktycznie nic nie jadłam. Jak byłam na mieście, to kupiłam sobie szejka proteinowego tylko, ale w ogóle nie chce mi się jeść. W ogóle. Goni mnie czas i co prawda mam jeszcze trochę tego czasu, ale... Chciałabym mieć już to wszystko zrobione i już się niczym nie martwić. Wiem, że już 90% jest zrobione i tak dalej, ale wiecie, chcę mieć to wszystko dopięte na ostatni guzik, więc przejmuję się tym wszystkim. Dobra, robię pazury. Nie będę wam pokazywać przed, chociaż nic tutaj nie mam. Nie mam paznokci, nie mam nic na paznokciach, więc pokażę wam efekt po. Pokażę wam może też te rzeczy, co dostałam od Marty. Dobra, a więc mam to do paznokci. Marta mi dała takie, widzicie, takie grubsze, płaskie jakby płatki. Takie kobaltowe. Plus dała mi taki pyłek. A to jest właśnie ten pyłek, który ja sobie kupiłam. Także ja nałożę ten mój pyłek. I może delikatnie tego. Myślę, że będzie fajnie wyglądać. Chciałam wam tylko pokazać, jak ten żel pięknie wygląda jako... To jest tylko jedna ta warstwa. A po prostu nie trzeba w ogóle poprawiać drugi raz. Ma piękne, piękne krycie. Ten W7. Super. No... Słuchajcie, nałożyłam fake tan, także czekam, schnę i zobaczymy, jak będzie jutro. Stopy zrobione, już wam pokazuję. No i mamy taki właśnie ten chrom położony i na to dałam te od Marty takie flejki większe, także ładnie się błyszczą, bardzo mi się podobają. Cześć kochani, witam was w kolejnym dniu. Ja już po prostu zalatana od rana. Boże, jest godzina 2. Ja jeszcze w ogóle jestem w totalnej rozsypce. Pierwsze co wstałam, to się wykąpałam, umyłam włosy. Jeszcze raz będę musiała się później wykąpać, bo jeszcze czuję fake tan na sobie. Ładnie wyszedł, podoba mi się. Byłam, słuchajcie, musiałam odebrać moje muffiny. I już wam pokazuję, jak wyglądają. Są przepiękne, naprawdę są śliczne. Wyglądają tak. Zawsze zamawiam u tej samej kobietki. Wcześniej zamawiałam torty, teraz zamówiłam muffiny. No są przepiękne. Ta tutaj z sercem złotym, tutaj u góry, jest moja. Oprócz tego ja mam takie małe motylki, które wam pokazywałam już w wcześniejszych vlogach, które kupiłam właśnie do tortu, bo myślałam, że będzie tort. Ale jednak zdecydowałam się na muffiny, bo tort jednak jest za duży, wiecie, na 4, na 5 osób to jest zdecydowanie za duży i zawsze było tak, że po imprezie ja po prostu połowę tortu wywalałam, więc szkoda kasy, słuchajcie, wywalać. To są muffiny z borówkami plus w środku jeszcze mają taki rozpływający się
żel borówkowy. Także są przepiękne. I słuchajcie, zdałam sobie sprawę wieczorem siedząc, że nie mam stanika, od którego mogę odpiąć ramionczka, ponieważ ja bym chciała ubrać dzisiaj stanik, gdzie te ramionczka chcę sobie zaczepić silikonowe, czyli przeźroczyste do mojej sukienki. I zdałam sobie sprawę, że nie mam stanika i słuchajcie, latałam po mieście, szukałam tego stanika na siłę. Pojechałam pierwsze do Azdy, bo w Azdzie zawsze mieli zarąbiste staniki. Okazało się, że nie ma. Nie wiem, nie produkują już więcej tych takich z odczepionymi ramionczkami. Ale za to w Azdzie kupiłam coś innego. Jak zobaczyłam ten płaszcz, to mówię, muszę go mieć, bo ten kolor w ogóle, to wszystko jest po prostu przepiękny. Patrzcie na ten płaszcz, patrzcie na ten kolor. No jest przecudowny i kosztował tylko 30 funtów i miałam mega szczęście, bo ostatni był w rozmiarze 14. Reszta były same dziesiątki i już dwudziestki, także mega się cieszę, przymierzyłam, wygląda przepięknie, to jest mój kolor, także się mega, słuchajcie, cieszę. No i słuchajcie, nie było w Azdzie tego stanika, mówię, dobra, lecę dalej, nie? Pobiegłam do Primarka, w Primarku też nie było takich staników, wszystkie takie na rozmiar A, B, C. Później poszłam do Ann Summers, mówię, no dobra, przepłacę pewnie za ten stanik, bo w Ann Summers staniki są drogie, gdzieś tak z 35 funtów, ale mówię, dobra, lecę, bo potrzebuję, no to muszę, słuchajcie, nawet w Ann Summers nie mieli. Był tylko jeden stanik z odczepionymi ramionczkami i nie mieli mojego rozmiaru, więc mówię, no to zarąbiście. No i koniec końców poszłam do Marks and Spencer i tam znalazłam staniki. Także były takie dwa w komplecie, beżowy i czarny, zwykłe, gładkie, po prostu z odpinanymi ramionczkami i za dwa dałam dwie dychy, także się mega cieszę, po prostu lifesaver. No, Boże, dobra, kochani, ja zaczynam, co ja powinnam teraz zrobić? Czy ja powinnam zrobić teraz snaki, czy później, czy na razie zająć się sobą, nie wiem. Czy zrobić sobie już make-up? Kurde, a jeszcze mam, jeszcze pranie stawiłam. Dobra, najpierw się zajmę praniem, dam je do suszarki i pomyślę, co zrobić. No, dobra. Tak tylko przyszłam się przywitać i pokazać wam jeszcze moje zdobycze. To do później. Słuchajcie, próbuję dodać ten kolor do Schweppesa. Parę kropel, aby zabarwić trochę na niebiesko. Wczoraj próbowałam to z wodą i w ogóle to nie zmienia smaku, więc jest dobrze. Jeszcze mogłabym dodać trochę. Ojej, bardzo gazowane się zrobiło. Bardzo. O, dziewczyny będą, Jezu, jak ty to zrobiłaś? Wszystko na niebiesko. Patrzcie, jak pięknie. Super to się prezentuje. No. Jezu, wiecie co, jestem taka zalatana, jestem taka w ogóle pobudzona, że nie wiem, co mam ze sobą robić. Jest godzina za 23 i powinnam chyba się zacząć już malować. Bo z makijażem mi się też trochę schodzi. Tak naprawdę jeszcze nie wiem, co będę robić, ale... No właśnie, muszę poszukać najpierw inspiracji. No. Ale najważniejsze, że dekoracje zrobione. Zaraz odpakuję wszystkie talerzyki. Co jeszcze miałam zrobić? A, w sumie to jest tak, przychodzą dziewczyny o 6, ale nie wszystko musi, wiecie, być idealnie gotowe na 6. W ogóle uzgodniłam, że żeby wszystkie przyszły tak naprawdę na początek w takim, wiecie, jakimś oversize'owym t-shircie, żeby nie było, wiecie, spiny, bo ja sobie pomyślałam, że ja na pewno się pobrudzę, więc ja nie chcę od razu się ubierać w sukienkę, wiecie, jak będę jeść czy pić, to zawsze po prostu mam dziurawą brodę, zawsze mi coś pocieknie, nie chcę sobie uplamić sukienki, więc uzgodniłyśmy, że wszystkie będziemy po prostu na początek, wiecie, w takich lightowych ciuchach, w których się dobrze czujemy, a dopiero przed wyjściem do zdjęć i tak dalej, godzinę powiedzmy przed, założymy sobie sukienki i wtedy sobie będziemy robić zdjęcia i tak dalej, właśnie typowo przed wyjściem. Myślę, że to jest spoko opcja, dlatego że ja chcę po prostu, żeby każdy w moim domu czuł się komfortowo, nie?
Więc taki jest plan, słuchajcie. Tym bardziej, że dwie moje koleżanki mają, mają miesiączki i nie chcę też, żeby się, wiecie, czuły takie, nie dość, że miesiączka i tak dalej, to jeszcze, wiecie, w sukience przez nie wiadomo ile godzin. No. Także taki, słuchajcie, plan. Ja zabarwiam te wszystkie moje wody, co mam i co? I tyle. I póki co tyle. Wracam ze snackami i z drinkami. Dobra, kochani, zaczynamy make-up. Nałożyłam sobie przez czas, kiedy będę robiła sobie oczy, maseczkę od Huda Beauty. Ta Wishful? Tak. Chin Lift. Tak się nazywa. Także mi tutaj się schładza to wszystko. Tak naprawdę te maseczki mało co dają, no chyba żeby się używało codziennie. Ogólnie jest to taki niby lifting tego podbródka i tak dalej. Także kochani, ja zaczynam. W planie mam taki make-up ombre, takie od takiego białego dosłownie do takiego bardzo ciemnego granatu, wręcz czerni. Takie po prostu ombre niebieskie, bo chcę mieć tutaj takie jasne, jasny początek, bo tak najlepiej jakby się czuję. No, także zaczynam i będę wracać z update'em. Wiecie, co pomyślałam? Że zanim ja zrobię ten make-up, dobrze by było, na razie jedynie co to zakryłam sobie brwi, dobrze by było nalać do dzbaneczka tego, którego zawsze używam na imprezy, wódkę i włożyć już tam tą cytrynę i miętę, tak aby to wszystko przeszło. A dopiero na sam koniec dodam lód przed przyjściem dziewczyn, żeby to było fajnie zmrożone. Także słuchajcie, zrobimy to teraz. Ja mam taki, taki dzban. Kupiłam go na Amazonie. Mamy tutaj taką jakby takie nóżki do niego. On jest co prawda 5-litrowy. Ja aż tyle alkoholu nie mam, ale on i tak się zapełni, słuchajcie, lodem. Także zrobimy to teraz. On jest czyściutki, umyty. Ja go zawsze myję po imprezie. Chociaż przemyję go jeszcze raz, w razie co. A, tu jeszcze zrobiłam kubeł, który mam na Prosecco. Tym tiulem, wykończyłam ten tiul. O Jezu, leje się! O Jezu! Zapomniałam zakręcić! Ale marnotrawstwo! Dodaję całą cytrynę. Dupki takie od cytryny tylko wyciskam i miętę, dużo. Dobra. Niech to sobie, słuchajcie, przechodzi. Jeszcze na chwilę utknęłam w kuchni, bo muszę zrobić Sisuni jedzenie. Zrobię teraz, żeby mieć z głowy. Także, no, która to godzina? Godzina czwarta dochodzi, za 15. Naprawdę to nie jest dużo czasu. Ale myślę, że zrobię makijaż, a ewentualnie włosy już zrobię, jak dziewczyny przyjdą, bo nawet mnie jedna właśnie Chloe poprosiła, żebym jej pomogła zrobić fale, jakieś tam loki, więc zrobię jej i u mnie to tylko wyprostować, bo ja tak naprawdę będę miała wyprostowane włosy, no i będę miała doczepione oczywiście te moje sztuczną taśmę dla gęstości, dla delikatnego przedłużenia. Więc nie ma, słuchajcie, pośpiechu. Dobra, kochani, ja jeszcze makijażu co prawda nie skończyłam. Jest jakaś tam baza, podstawa. Fajnie to wyszło, właśnie takie ombre jak chciałam. Ale przychodzę do kuchni, dlatego że jest 5 godzina i chcę zrobić snacki. Chcę, żeby to już było skończone, bo cały czas o tym myślę, że jejku, nie jest to skończone, nie jest to zrobione. Chcę to po prostu zrobić i mieć z głowy. Z tego co wiem, dziewczyny się trochę spóźnią, tam z 10-20 minut, więc tak naprawdę jeszcze jest czas. I nawet jakbym miała dokończyć ten makijaż, jak one już będą, to nic. I zrobimy sobie teraz snacki. Także, no. Don't mind me, bo nie wyglądam idealnie, ale niedługo będzie idealnie. No i dobra, mamy tą tackę, o której Wam mówiłam. Po prostu wszystko tak naprawdę, co kupiłam, jeszcze to, co miałam. Mamy tutaj oliwki, krakersy, serki takie topione, kabanoski, ogórek,
winogrono, salami, sos sriracha, gdyby ktoś chciał troszeczkę, wiecie, ostrego. Lentilowe lentils, co to są? Ciecierzycowe, takie chipsy, ser żółty, papryka nadziewana fetą. Także wiecie, takie po prostu przekąski. Myślę, że spoko. Nic takiego wielkiego. Myślałam, żeby wiecie co, pokupować jakieś, nie wiem, kurczaki, robić w piekarniku czy coś, ale ja naprawdę na to nie mam czasu, więc no niestety muszą się zadowolić tym, co jest. Jakby nie obiecywałam, powiedziałam, że snaki będą, a nie typowe jakieś jedzenie. Na jedzeniu byliśmy, słuchajcie, w czwartek, więc tutaj typowo i wyłącznie snaki. Wyciągnęłam też z lodówki moje muffinki godzinę przed, tak aby to z zewnątrz, jak to się nazywa, icing, żeby to po prostu troszeczkę zmiękło, bo tak mi powiedziała właśnie ta pani, u której kupowałam, żeby godzinę wcześniej wyciągnąć z lodówki, żeby to było takie mięciutkie. No, także ja to kładę na stół. Dobra, wszystko gotowe. Mamy stację z napojami i wódeczką. Mamy przeróżne napoje do wyboru, do koloru. Następnie, tutaj schowałam moją bieżnię. Następnie mamy tutaj snaki. Już uzupełniłam tutaj tak, aby było full. Dorzuciłam te sery i tak dalej, i tak dalej. Wszystko gotowe. Tutaj są babeczki, które przystroiłam tymi motylkami, jak również swoją babeczkę. Przystroiłam ten dzbanek z kwiatami, jak również to na prosecco. To się też świeci, także zaraz włączę. Włączyłam też takie to Galaxy. Będziemy siedzieć przy takim świetle przygaszonym, czyli lampka spod spodu, to i ta lampka się tylko świeci. No, dobra, no to mamy wszystko, ja idę się, słuchajcie, szykować dalej, malować, także do zobaczyska. No kochani, makijaż skończony, prawie, zostały tylko usta, ale usta sobie zrobię typowo przed wyjściem. Tak to wygląda, skleiłam, mam dwie pary rzęs aż, dodałam cyrkonie, mamy takie piękne ombre. Policzki, tak jak lubię, na noc. Także słuchajcie, zaraz będą znajomi i zaczynamy imprezkę. No, ja jeszcze muszę zrobić włosy, dziewczyny pewnie też, więc widzimy się na koniec. Sisi, gwiazda programu. W sukieneczce. Co ty tam, moje śliczności? Ojejku. No i zobaczcie, jaka piękna! Jaki piękny zrobiła obrót! Jejku! Jak się cieszy! Ona jest jedyna ubrana tak naprawdę. No i Marta jest też ubrana. My sobie, słuchajcie, zaczynamy gry. Także rządzimy. I to jest moja sukienka, słuchajcie. Tu ma taki łańcuszek. Założyłam paseczek. I ona jest taka długa. I tak się prezentuje. Taka prosta. Ale ma takie marszczenia z boku. Ładnie wygląda. I pokażę zaraz wam buciki. Do kompletu. I zaraz wam pokażę wszystkie dziewczyny, jak się prezentujemy. Okay, this is Chloe, beautiful, this is like a navy blue dress, oh, like a Kim Kardashian, oh my god, so pretty. Hi,
Perfect. Perfect combination. Woo! Żegnamy się z wami. Życzymy wam... Au revoir. Au revoir. A my idziemy na kluby. Do zobaczenia. Pa, pa. Pa, pa.